dzień dobrek, kochani, w 4 stycznia dzisiaj będzie o miłości. Kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Pierwszy list Jana 4,7. Chciałam Ci przepowiedzieć taką krótką historię. Mary Martin, znana gwiazda musicalowa na Broadwayu, otrzymała kiedyś liścik. Napisał do niej pewien Oscar Hammerstein tuż przed swoją śmiercią. Droga Mary, dzwonek nie jest dzwonkiem, dopóki w niego nie uderzysz. Pieśń nie jest pieśnią, dopóki jej nie zaśpiewasz. Miłość w twoim sercu nie została tam włożona, by w nim pozostać. Miłość nie jest miłością, dopóki nie zostanie rozdana. Koniec. Po tym występie wiele osób pobiegło za kulisy, wołając: Mary, co się dzisiaj wydarzyło? Nigdy nie słyszeliśmy niczego podobnego. Śpiewałaś z tak mocą, jak nigdy dotąd. Połykając łzy, Mary przeczytała im list o Hammersteina i dodała: dzisiaj rozdałam miłość. Najuboższa osoba na świecie, jeśli tylko ma miłość w sercu, posiada coś, czym może się podzielić. Podarunki miłości mogą mieć różną formę. Może to być uśmiech, uścisk, podarunek. Możesz wysłać komuś kartkę, napisać SMS-a, wiadomość, zadzwonić z podziękowaniem, podać rękę, otworzyć komuś drzwi. Możesz kogoś przepuścić na ulicy, pomóc, nie wiem, ponieść zakupy, tak? Miłość nie zawsze musi być prezentem, może być po prostu miłym gestem. Być może dzisiaj jesteś w pracy, słuchasz tego albo jedziesz. Może powiedz komuś coś miłego, powiedz, jak ładnie wygląda twoja koleżanka z pracy albo twój kolega, że dziękujesz mu za ostatnią rzecz, którą pomógł tobie, na przykład w czymś, albo że cię podwiózł, albo że coś zrobił dla ciebie, że doceniasz to. Powiedz dzisiaj swoim dzieciom, że je kochasz, że doceniasz to, co robią. Powiedz swojemu mężowi za to, że odebrał swoje dzieci, podziękuj. Ja zawsze też powtarzam, że miłość to wdzięczność, czyli dziękujemy. Jeżeli dziękujemy, to mamy w sobie miłość, tak? Dzielimy się tą miłością. I to jest, uważam, najwspanialsze. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jednych drugich darzyć będziecie miłością. Zobacz, Jana 13,35. To jest niesamowite. Jeśli będziecie darzyć się miłością, Bóg jest miłością. Jeżeli masz w sobie miłość, to będziesz się nią dzielić. I nie możemy się dzielić czymś, słuchajcie, czego nie mamy, tak? Jeżeli nie masz miłości w sobie, masz gorycz, nie wiem, niewybaczenie, złość, zawiść, no to dzielisz się tym, co masz. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi: ja chcę jabłko. A ja mówię: słuchaj, ale ja nie mam jabłka, ja mam tylko gruszkę. Ale ja chcę jabłko. Ale ja nie mam jabłka, ja mam gruszkę tylko. Więc nie mogę mu dać jabłka, skoro on tego chce. On potrzebuje jabłka, ja mam tylko gruszkę. I tak samo jest z nami. Jeżeli ty jako człowiek nie masz miłości w sobie, tylko masz wszystkie jakby inne uczucia, które są gorsze i złe. Znaczy od miłości chodzi mi, że te wszystkie rozgoryczenia, żale, zawiści, niewybaczenie i tak dalej, no to ty będziesz się dzielić tym. Czasami powiesz coś miłego, coś komuś, ustąpisz miejsca oczywiście, ale większość rzeczy będzie wypływała z ciebie, jako z człowieka, który brakuje tej miłości. Będziesz żądliwy, opryskliwy, będziesz hejtować, będziesz życzyć komuś źle w myślach, będziesz kogoś obgadywać. Ogólnie będziesz obgadywać ludzi, bo jeżeli ty masz miłość w sobie, to ty nie masz potrzeby obgadywać innych ludzi, nie masz potrzeby robić komuś coś na złość, nie masz potrzeby obrażać się na swojego męża, na swoje dzieci, chodzić za donsana, nie wiem, wymyślać różne rzeczy, robić jakieś podchody. Nie masz takiej potrzeby, bo miłość tego nie ma. Halo! Czy rozumiemy w ogóle, o czym mowa? Miłość nie ma potrzeby robienia czegoś złego bliźniemu. Tak? I tak jak wcześniej powiedziałam, potem wszyscy poznajecie, że jesteście moimi uczniami, jeśli jeden drugich darzyć będziecie miłością. No nie darzysz miłością drugiego człowieka, jeśli po prostu plujesz na niego w myślach, albo obgadujesz go, albo mówisz: a dobrze ci tak, gnoju jeden, a dobrze ci tak masz, a masz za swoje. No gdzie tu jest miłość? Halo! Oszukujesz mnie, czy oszukujesz siebie? Ha? Jeżeli kochasz swoje dzieci, to nie będziesz dawać im gównianych rzeczy do jedzenia, bo po prostu wiesz, że to ich zatruwa. I choćby nie wiadomo co, przesłuchaj sobie pierwszy podcast tego roku na temat właśnie miłości też.
i na temat, jak mówiłam, że musimy czasami karcić nasze dzieci, tak samo Bóg nam pokazuje pewne rzeczy, które z nich są złe, więc ty jako rodzic masz kontrolę nad swoimi dziećmi i wiesz, że to jest niedobre i mówisz, słuchaj, tego nie jemy, tego nie jesz, to możesz, tego nie możesz, ponieważ masz wpływ na swoje dzieci, bo one są niepełnoletnie i ty masz na nie wpływ. Jeżeli ich kochasz, to nie będziesz im dawać takich rzeczy, nie będziesz pozwalać im oglądać 7 godzin telefonu i gównianego internetu z jakimiś rzeczami, tylko będziesz kontrolować pewne rzeczy, bo kochasz swoje dzieci. A jeżeli tylko mówisz, że je kochasz, ale po prostu robisz to, to tak naprawdę pytanie do ciebie, czy to jest miłość naprawdę. Bo tak jak mówiłam w poprzednich podcastach, że miłość, Bóg powiedział, że kocha, karci tych, których kocha, tak? Czyli pokazuje jakby granice i mówiliśmy o granicach 2 dni temu, tak? Czyli granice, gdzie jest ta granica? W miłości są granice, które ty sobie sam stawiasz. Czyli nie pozwalasz na to, żeby ktoś wsadzał jad do twojego życia, żeby ktoś robił to, żeby ktoś robił tamto. Ty stawiasz po prostu ten mur, stawiasz granicę. Mówisz nie, ja się na to nie godzę, ponieważ ja chcę się karmić miłością. Tyle jest zła na świecie, tyle jest strachu teraz na świecie, tyle jest segregacji, podziałów na świecie, że może wystarczy już, co? Może po prostu zacznijmy karmić się miłością i tym, co naprawdę ważne jest w życiu, żebyśmy jeden dla drugiego byli milsi, lepsi, żebyśmy kochali się nawzajem i nie krytykowali się za każde przewinienia. Bo wszędzie, gdzie tylko spojrzysz w internecie, to jesteśmy oceniani, krytykowani i ludzie są krytykowani, oceniani, a ten jest taka, a ta zrobiła to, a ten zrobił tamto, a ci są tacy i owacy. Czy to jest miłość? Naprawdę. Wyłącz telewizor, weź sobie do ręki fajną książkę, poczytaj sobie Biblię, nie wiem, posłuchaj sobie fajnej piosenki, wyjdź na spacer, weź psa, pobaw się ze swoimi dziećmi, wyłączcie telefony, dajcie sobie miłość. Tego Wam życzę na dziś, ściskam Was, buziaczki, do usłyszenia, hej, pa!